polowanie na księcia z bajki jest dość niebezpieczne, ponieważ można zostać ukąszonym przez tę cholerną hydrę zwaną miłością. I w momencie, kiedy cholerna hydra zwana miłością cię dopadnie, pokąsa, to dalsze polowanie na księcia z bajki jest niemożliwe. Dlatego zapamiętaj sobie, powtórz swoim dzieciom i wnukom w przyszłości, jeżeli nie usłyszałeś tego od mamusi, od babci, aby zdobyć, rozkochać w sobie księcia z bajki, sama nie zakochujesz się jako pierwsza. Bo jak się zakochasz jako pierwsza, to zaczniesz się zachowywać jak ostatnia. I dlatego pamiętaj, jak już spotkałaś księcia z bajki, popatrzyłaś mu głęboko w oczy, uśmiechnęłaś się do niego, to teraz masz prawo pozwolić księciu z bajki, aby przejął pałeczkę. On ma tę pałeczkę przejąć, ale nie ty. Ty na razie jesteś z dala od pałeczki. Ty na razie patrzysz na księcia szeroko zdziwionymi oczami, jaki jest wspaniały, i przechodzisz do punktu drugiego, który się nazywa podziw. Mówisz księciu, jak cudnie ci z nim mija czas. Jak on wspaniale mówi. Jaki on jest inteligentny. Dostrzegasz, że książę z bajki ma prześliczny francuski, arabski lub jakiś inny akcent albo rys na twarzy. Dostrzegasz to, co on chce, abyś dostrzegła u niego jako jego pozytywną cechę i nadal z dala od zakochiwania się. Uważaj, ta bestia oksytocyna jest bardzo podstępna. Jak się zakochasz w księciu z bajki, to on po prostu odejdzie znudzony twoim zachowaniem. Dlatego, kochana, robisz wszystko, aby książę z bajki dostrzegł w tobie też księżniczkę. Ty mu pokazujesz się od najlepszej strony. Najlepsza strona to jest od dekoltu w górę. Pamiętaj, jak polujesz na księcia z bajki, to przynęta ma być bardzo smakowita, ale niełatwo dostępna. To on ma wpaść w twoje sidła, a nie ty w jego. Dlatego pamiętaj, po pierwsze uśmiechaj się, po drugie patrz na niego szeroko, zachwyconymi oczami, a po trzecie praw mu komplementy. Nic więcej na razie. Więcej. To zapraszam do mnie na kurs, jak poderwać księcia, czyli bądź boginią.